Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie już w trzecim odcinku naszego pięknego, jakże wspaniałego horroru. Tytułu już chyba nie muszę wymawiać, bo nie wiem czemu łamie mi się język przy nim, mimo że nie jest trudny. Ale tymczasem, żeby już nie przedłużać, idziemy dalej, bo te odcinki są naprawdę długie i zwracacie mi już uwagę na to. Fajnie, że zwracacie uwagę, cieszy mnie to bardzo. I stwierdziłem, że będę się starał grać szybciej. Znaczy nie chodzi o szybciej, żeby te odcinki były krótsze. No to jak będę chodził szybciej, to będą krótsze. Szybkie zastanowienie. Tam nie... Kurwa. Co to było? Dobrze, że się patrzyłem gdzie indziej. Dobrze, że się patrzyłem, przynajmniej tego... Nie widziałem. Co tu się dzieje w ogóle na tym obrazie? Pyk. Cyk, myk, disco polo. Kuźwa. Tu nigdy nic nie ma. Szukam jakichś itemów, może jakiś miecz. I będę dźgał wszystkich, nie wiem, albo jakieś karabinka znajdę. Chociaż na duchy to karabin to... Karabin by nic nie zdziałał. To trzeba tą cebulę i czosnek. Z daleka się najlepiej otwiera. Tu? Nic nie ma. Ale kto to jest? Kogoś mi przypomina. Ale nie wiem. Nie pamiętam. Coś mam wrażenie, że coś tu się stanie. A właśnie ma. A chciałem na nich zagrać. Jezu. Jak ja mam tam iść? A kto zabije mnie? Ma tu jakiegoś itema? Proszę mi zrobić miejsce. Mamy tu coś? Mamy, no. No! Jakie chamy. Oczywiście zróbmy se z tłumaczeniem. Pojawi się? Tak. Okej, ale tam nie zajdziemy. A możemy się wrócić. Jak myślicie? No nie pamiętam, żebym szedł tędy. Nie lubię, jak tu nic nie ma. Ale z drugiej strony w ryja nie dostanę. What? Blokada twórcza. O kurde, patrzcie. I? Wow, ale fajnie. Jak oni to zrobili? A! Jezus Maria! Ale mam kluczyk. Jaki? Dzieci tak straszą? No chyba ich... Masakra. Nie, ale serio się strasznie wystraszyłem. No spójrzcie, jak to w ogóle wygląda do światła. Boże, już myślałem, że to jakieś duchy.
I? Aha! Co? Ej, widzicie to w ogóle? Nie, ja tu psychicznie nie wytrzymam w tej grze. Otwieraj. Kalendarz. Majów na pewno. Don't forget. Przetłumaczę wam. Czerwiec, nie zapomnij. Już wiecie? Nie chce mi się wam czytać. Oto... Tu był ten klucz. Mam jakiś item. No takie syno. Może coś nowego się tu pojawiło? Nie. A tu? Nie. Jezu. Jezu. Boję się tego obrazu. Mogę się położyć i przespać noc? Dobra, idziemy dalej. A! Fuck you! Jezus! Tu też? Jezus! Nic się nie stało. Ale tak w ogóle, to tu nie będzie dużo odcinków. Tak z tak z 8. Czy ten już jest trzeci? To już zbliżamy się do połowy. To na sobotę wam nagram. Na sobotę wam nagram więcej. I na niedzielę. Ogólnie weekend pewnie mnie nie będzie w domu. Ale książek. Ja się tu boję w ogóle obracać, bo co się obrócę, to jest co innego. Tam są drzwi. Tam są drzwi, tu nie ma drzwi. A tu coś będzie. Miotła. Wino. Coś do czytania. I domino. A mogę to czytać? Ja nie mogę tego czytać. A może się jakoś da? Nie da się. Boję się. Gdzie miś? Nedwedlike faken. Skręcam w prawo. Chujowe ubrania. Czyli tu się da iść, a tu? Pewnie też. No to teraz trzeba wybrać, gdzie iść, nie? Chodźmy już tu. Można iść na dół. Pewnie tam zejdę. Klucz tam jest. Nie dostanę go stąd? Ale że niby jak ja go stamtąd wezmę. Pewnie jak tam zejdę, to ta drabina będzie już nagle przystawiona tam. Ale cieszy mnie jedno w tej grze, że zawsze jest światło. I nie muszę szukać baterii. Czyli tam jest ten klucz. O, ale ja jestem inteligentny. Da się chodzić? No. Mamy klucz. Który nie wiem, gdzie wykorzystać mamy. A, stąd przyszedłem. Ale to jest dużo kartek, to może sprawdzę, czy nie ma coś do czytania.
Żeby mnie coś nie ominęło. Tam byłem u góry. Nie ma tu nic. Ale co tutaj jest? Jezus, wszędzie można iść. Cóż to? Telefon? Gdybyś tak mnie kulał, to by nikt nie słyszał, że chodzimy. No odbierz. Tu? Tu? Można czytać. Nie tłumaczy. Aha, lag. Musiałem złapać laga. To wszystko przez ten telefon. Ej, kurde, tam się posrałem. Przez tą lalką się posrałem. Niesamowicie. I jak mi nagle te drzwi jebły. Chuja wiem. Już nie dzwoni. O fuck! Ale on dzwoni od tyłu, właśnie. Pewnie on szedł tamtędy. Fuck! Słyszałem drzwi. Słyszałem drzwi. Przecież ja tu byłem. Znowu? Aha, jestem teraz tu na górze. Mam cię odebrać? Nie. Jak to się stało, że jestem teraz tu na górze? Ej, no bez jaj! Pewnie to samo? To samo. Teraz będziemy chodzić dookoła. A wrócę się z powrotem. Co? Teraz dzwoni normalnie. Jakie to jest dziwne. Czyli tak wychodzi na to, że się teraz wracam. Jezus Maria. Ej, teraz na... To tylko telefon. Który już tu raz chodzę? A może ja mam coś zrobić? Nie, ale mam klucz, który jakąś zdobyłem. Aha, czyli teraz... Nie, tutaj nie byłem. Tu nie byłem.
A się wystraszyłem! No bez jaj, to ja po suficie teraz chodzę. What the fuck? Ale krzykłem, nie? Na pewno żeście się wystraszyli tego krzyku mojego. Jezus. O kurde. Wystarczyło światło zapalić. Co to jest? Cicho. Zabrałeś to? Ej, zawał. Mam zawał. Ja chcę już kończyć ten odcinek. Sorry, że tak grzebię, ale może coś ciekawego zawsze znajdę. Nic do wzięcia. Bez jaj, to było przejebane. Fuck, jaki długi korytarz, ja się boję nimi. Zamknę oczy. Jezus. Nie, mamo. Nie, strasz mnie. Nie! Bij mnie. Co się stało, Sienna? To jest straszne. Końcu światu. O! Byłem tu. No bo zimę winno. I znowu będę widział postać. To mogę tu. Nie, ja nie patrzę. Bo to będzie straszyło. Na razie nie. Czemu ja gram w horrory? Nic nie wyleciało. Już mi się w oczach mieni tą biała czcionka. Co mnie jeszcze czeka tu? Jest tam coś? Wiem, że tam są drzwi, ale chciałem tylko spojrzeć. Jezus, mysza. Ej, ja już szedłem tędy. Nie, podobno.
Podobno miejscowym szedłem. Kaj jestem. Głęboki wdech. Można jednak przejść. Czyli to będzie coś ciekawszego na pewno. To będzie bardziej straszyło. Kurde, mrugająca lampka. Jak ja tego nie lubię? W ogóle nie lubię takich miejsc. Nie ma jakieś klucze? No nic, tylko tu musimy iść. Nie straż mnie. Byłem w podobnym miejscu, tylko nie było tyle drzwi. I gdzie? Znowu jakieś spadające dziecko? Jezu. Nie ma dziecka. Pewnie tu też. No, cholera. Aha. Będzie się działo. Ale mi sponiewierało banie. Halucyny. Ja nie mogę. Ej, co ja to mam znaleźć, kurde? Ale ciemno. Coś tu będzie mnie straszyło. Ja bym tu w życiu nie chodził. W życiu nawet sam bym tu nie wszedł. Sam, ale w dzień nawet ja bym tu nie wszedł. A on w nocy, debil, chodzi. Liczę na to, że tu już znajdę to, co chcę. Bym był w niebo wzięty. A mogę sobie zagrać? Założę się, ale jak sobie zagram. O kurwa. Zajebiście. Jeszcze. Techno! Ja chcę grać. Co tu się od dupca w ogóle? Patrzcie, mogę sobie chodzić gdzie chcę. Ale jazda! Jaka impreza! O kurwa! Się mi obraz jebie. Nie! Ktoś się wkurzył.
No i ciemno. Kość, znaleźliśmy kość. Mam nadzieję, że to. Then put the bone in a mortar. I had to get one. Obviously, this was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Jak tu ciemno. Mam nadzieję, że mam wyjść. I chciałbym, żeby to już był koniec tego odcinka. Byłby krótki, taki jak mówiłem, pół godzinki, ale to... Tak! Co to taki rozpierdol? Ktoś tu był, kurwa mać. I czegoś szukał. Zobaczymy, co teraz się namaluje. Jakiś Gargamel. Jakiś klaun. Ale dziwne rzeczy. Dziwne rzeczy się tu dzieją w ogóle. A to jest to, co znalazłem. A tu mi się coś dopisało. Tak. Mamy już trzy rzeczy. Mamy miejsce jeszcze tutaj na trzy. No ale nie wiem, no. Będziemy widzieć. Będziemy widzieć, dobrze. No to ja myślę, że to będzie na tyle. Kurde, kilka razy się zarąbiście przestraszyłem. Pierwszy raz chyba w tej serii. Tak mocno. Wy pewnie tego nie odczujecie ogólnie w gierce, ale naprawdę, kiedy grasz... Kiedy grasz i przeżywasz, to jest zupełnie inaczej niż oglądając to później. Pewnie jakbym to oglądał u kogoś, kompletnie bym się nie przestraszył i bym stwierdził, czego on się tu boi. Ale się bałem. Darłem się jak pizda. Dobra, no to żegnam się. Fajnie, jak oglądaliście i na razie, cześć.